Tomek, dosłownie ostatnie dni. Jak się czujesz? Widzę, że jesteś w wspaniałej kondycji. Tak, jestem zdrowy, to najważniejsze. Przygotowany na 100% do walki. 16 czerwca weryfikacja. Wchodzę do ringu i robię swoje. Wykonuję robotę, tą, którą przepracowałem na treningu i gram walkę, bo to jest moja opcja. Powiedz mi, czy jesteś zadowolony ze zmiany z 10 do 12? To jest duża sprawa i naprawdę te dwie rundy ostatnie mogą rozstrzygnąć finał walki. Tutaj w moim przypadku, gdzie tyle lat doświadczenia na zawodowym ringu, czy 10, czy 12, to nie ma tak naprawdę żadnej różnicy. Tak trudniej mnie zawsze na 100% na 12 rund. Dla mnie żadna różnica. Rozumiem. Powiedz mi, trener analizuje już od wielu, wielu tygodni słabe punkty Chambersa. Nie musisz mi mówić, jakie to są, ale powiedz, czy znaleźliście te słabe punkty? Każdy je ma. Nie ma wyjścia, żeby ich nie miał. W ringu wszystko się okaże, jak zacznie walczyć, jakie będzie błędy popełniał. Przecież analiza innych walk jest może dziwna, tak? Zobaczymy, jak się przygotował i co pokaże. Najważniejsze, że ja mam być zdrowy i szybki, a taki jestem. I to będzie wszystko, to będzie moja dominacja, bo czuję, że jestem lepszym pięściarzem i wygram tę walkę. Powiedz mi, Tomku, jaką utrzymujesz obecnie wagę? No nie waży się codziennie, ale myślę, że to jest 102 kilo, 103, 101, to takie granice. Powiedz, co wpływa na twoją atletyczną sylwetkę? Czy rzeczywiście ćwiczysz w kierunku również rozbudowy mięśni, czy jest to tylko i wyłącznie trening bokserski i naprawdę tak rozrastasz się w oczach? Trening bokserski to jedna, druga sprawa to trening z Taylorem, który już od prawie 2 lat z nami współpracuje. I tego są efekty, no, czuję się silniejszy. I mimo 35 roku życia jeszcze rosnę, to jest najważniejsze. I obym to wszystko się nie zdarzyło. Czyli Tomku, tak naprawdę lekarze mówią, że rozwój mężczyzny następuje gdzieś w okresie 33. Ty nie zauważyłeś żadnego spadku, wprost przeciwnie, prawda? Jeżeli utrzymujesz formę, tak naprawdę ją podtrzymujesz, no to tego nie widać. Pewnie gdybym nie trenował nic, to brzuszka bym się jakiegoś nabawił i pewnie dziś bym brzuszkę miał nie problemów, ale już bym odczuwał te lata. Tak Bogu dziękować, jestem zdrowy i czuję się jak 20 lat. Tomku, wielokrotnie rozmawialiśmy na temat twojej diety i jedzenia. Ty jesteś ortodoksem, jeśli chodzi o organiczne jedzenie. Cały czas zwracasz dalej na to uwagę? Różne rzeczy, no nie tylko, że organiczne rzeczy, a dobre rzeczy jem. No nie wiem, świnki polskie nasze kochane, bardzo rzadko ją jem i głównie wołowina, cielęcina. Wczoraj jedliśmy cielęcinę, dzisiaj pewnie jakiś beef, sushi, o, jedziemy na sushi dzisiaj, zapomniałem, jedziemy z rożerem na sushi. Także no, trzeba dobrze jeść, bo to energia i siła na następny trening. Kolejny raz trener z tobą przez ładnych parę tygodni, prawda? Mieszka z tobą w domu. Powiedz, czy dziewczynki mówią już do niego jak do członka rodziny? Czy to od pierwszego momentu takim był człowiekiem, dał się lubić. To normalny facet, katolik i lubimy się. Jego żona bardzo też w porządku kobieta. Też przecież u niego mieszkam, jak jadę na tydzień czy dwa tygodnie do St. Louis. Także dobry człowiek i dobrze się na współpracuje, oby ta współpraca trwała długo, do końca kariery, no bo tego bym sobie życzył. Tomek, widziałem wiele twoich obozów, ale muszę ze swojej strony powiedzieć, że przy tym jesteś wyjątkowo optymistycznie nastawiony, jesteś bardzo zrelaksowany i uśmiechnięty. Mam dobre przeczucia co do sobotniej walki. Powiedz mi, czy ty też coś czujesz wewnętrznie, że będzie dobrze w sobotę 16? Wiara góry przenosi. Jeżeli nie masz, no to nic nie wniesiesz do rynku. Jestem zdrowy i to jest najważniejsze. Jak jestem zdrowy i szybki, to jestem bardzo groźny. Co pokazałem w ostatniej walce. A czuję, że jeszcze jest lepiej niż w ostatniej walce, bo wciąż przecież chronię z Rogerem i w każdym dniu czegoś mnie uczy. Jak on to mówi, lidy być troszeczkę każdego dnia. To już dzisiaj, można powiedzieć, 7 tygodni, gdzie jesteśmy razem w Rzymie 2 razy dziennie. No to jeżeli, jak mówię, moja stara głowa jeszcze łapie, to znaczy, że jest dobrze i wciąż czegoś się uczy.
Tomku, ostatnie dni przed walką, przyznam się, że ja otrzymuję codziennie kilka telefonów odnośnie biletów. Wiesz, jak jest z Polakami, na ostatni moment. Powiedz mi, bo wiem, z tego co słyszałem, zostanie troszeczkę otwarty poziom wyższy. Osoby, które przyjdą w dzień nawet walki, na pewno wejdą do hali, prawda? Na 100%, no przecież każdy wie, że Prudential 20, blisko 3000 widzów może wejść do środka. Także dla każdego będzie miejsce i może zobaczyć Adamka Waksa. Serdecznie Ci dziękuję jeszcze raz. Trzymam kciuki 16 czerwca, żebyś podniósł tą rękę w teście zwycięstwa. Nie widzę innej opcji. Pozdrawiam wszystkich w Polsce. Do zobaczenia.